Będę szczery, internet to nie jest mój żywioł i nie spędzam całych godzin surfując w przestrzeni wirtualnej, ale mam pełną świadomość, że przed internetem nie ma ucieczki i to jest konieczność, z którą musimy się pogodzić. Ja sam w mojej galerii, kiedy dostaję setki czy nawet więcej w tygodniu różnego rodzaju listów i informacji drogą mailową, no i odpowiadam na nie, mam świadomość, że gdybym musiał to załatwiać przy pomocy poczty, zajęło mi to masę czasu. Również w komputerze poprawiam swoje rysunki, już nie mówiąc o wysyłaniu rysunków do różnych redakcji, co niezwykle pomaga mi w pracy. Ja w tej chwili właściwie traktuję internet jako jedno z narzędzi w mojej pracy, taki sam jak piórko, ołówek, kartkę papieru czy tusz. Chociaż z kolei wiem, że nigdy już nie będę tak w tej przestrzeni wirtualnej dobrze się czuł jak mój 7-letni wnuk, który o wiele lepiej sobie w tym radzi i jego rówieśnicy. Rośnie oczywiście pokolenie zupełnie nowe, ludzi, którzy czy dzieci, które bez świata wirtualnego nie będą mogły sobie wyobrazić życia. Natomiast my, ludzie troszkę bardziej dorośli, może nie będziemy tak śmigać po internecie jak oni, ale musimy mieć świadomość, że bez tego ani rusz.